Zauważył Pan, dlaczego warto poznawać Biblię? Znaczy, no to jest oczywiste, z tym, że Biblię też trzeba by czytać, bo Pani sięgnie na przykład do Starego Testamentu i poczyta Pani to, jak sobie Izraelici wyobrażali wolę Bożą, no to jest ona drastycznie inna od tego, co współcześnie chrześcijańscy wyobrażali. Że tu trzeba wziąć pod uwagę to wszystko, że Biblia jest zapisem tego, jak historii jakby człowieka, który dążył do tego, do poznania, nie wiem, prawdy religijnej, tak? I to poznanie w Starym Testamencie nie było pełne. Nie było pełne. Dlatego trzeba umieć to zinterpretować. To znaczy, no, w tym sensie, że na pewno nie można fundamentalistycznie patrzeć na ten Stary Testament. Bo jeżeli spojrzy się fundamentalistycznie, a wielu ugrupowań, zwłaszcza z oceanu, do tego podchodzi nawet współcześni tacy protestanci, takie grupy inne, no to zdamy sobie sprawę, że to jest no głupie wręcz. Ja to głupie, bo na przykład statystyki, no jeżeli są prawdziwe, to prawdopodobnie Amerykan, 40% Amerykanów wierzy, że świat powstał w 6 dni. 6 dni, 24 godziny, tak? Nie można. No, ale oni mówią, to jest Słowo Boże. Tak, to powiem. Nie, no więc tak teraz... To jest zapis w Biblii, no, to 3 dni, no, tak? No, a 7 dnia Pan Bóg odpoczął. Tak, ale trzeba też wziąć pod uwagę, ile dzień trwał, ile Boży dzień trwał, tak? Że to nie trwało 24 godziny. No, a ile trwało? No bo u Boga jeden dzień to 1000 lat, tak? No, ale to jest matematyka. Nie mamy takiego. No dobrze, ale to teraz też podchodzimy fundamentalistycznie, bo jest zapisane, że jeden dzień u Boga to tak jak 1000 lat u człowieka. Tak. I to też można zobaczyć fundamentalistycznie, że to jest równa się, bo ja uważam, że nie. Nie, bo to jest też opis symboliczny, to jest tak pokazanie, że co innego u Boga, co innego u człowieka, tak? No że, nasze wyobrażenie jest inne, tak? Nam się to znaczy, żyjemy, wiecie, panie, ale żyjemy w takim. Ale proszę sprawdzić, nawet w Google wpisać sobie, w Google sobie wpisać, jak to tam sobie Amerykanie wyobrażają. Mówię, 40% myśli, że rzeczywiście. No bo jeżeli mi się wmawia, że Biblia to jest Słowo Boże, czyli to jest to takie, że to tylko Słowo Boże, nic poza tym, wszyscy kłamią, tak? No wszyscy kłamią, bo tam naukowcy to jest ściana autorytetów, tak? Że to są ludzie, którzy kłamią, żeby właśnie zaciemnić obraz, tak? No i takich się projektuje, ludzie są tam, nie wiem, niewykształceni, to jest masakra, po prostu. No i w ten sposób odczytują, że nawet w Polsce jest wiele tak zwanych kreacjonistów, to jest źle powiedziane, bo kreacjonista to ktoś wierzy w stworzenie, ale kreacjonizm ten negatywny w takim ujęciu, to jest właśnie to, że to jest takie fundamentalistyczne podejście, tak? Że w ogóle naukę trzeba odrzucić, to wszystko tak, trzeba odrzucić, tylko tu jest, że Biblia jest podręcznikiem do wszystkiego. Że jest podręcznikiem historii naturalnej, nie wiem, kosmologii, tak, jak świat powstał, jest do wszystkiego, tak? Tam po prostu już literalnie, bo to jest podręcznik, to jest absolutne podejście niewłaściwe. No, Biblia zawiera prawdę, ale religijną, czyli właśnie taką, że jak człowiek dochodził do poznania praw tych nie fizycznych, ale tych właśnie religijnych, tak? Tak, ale też są właśnie takie dokumenty, które potwierdzają właśnie historyczność tych wydarzeń, które na przykład stają, jeżeli mówimy o Starym Testamencie, jest wiele takich dowodów naukowych, które potwierdzają autentyczność historyczną tych wydarzeń. Oczywiście, nie? Aczkolwiek... Tak, aczkolwiek to nie jest tylko taki nie, pewnie, oczywiście nie, no przecież są księgi takie historyczne w Biblii, tak? Są na przykład księgi kronik, no to są księgi historyczne. Tak. I trzeba wiedzieć, że kroniki, no to są księgi, aczkolwiek też to są takie dokumenty, które też trzeba badać. Krytycznie, tak jak każdy dokument, bo są, zdarzają się błędy, zdarzają się różne takie, na przykład nawet i w Nowym Testamencie, no proszę zobaczyć, porównać rodowody Jezusa. W jednej z Ewangelii, z drugiej. No to brakuje tam. I są różnice duże, są różnice między rodowodami. Tak, prawda, się zgadza, ponieważ jedno jest od strony Ojca Jezusa, a drugie od strony Matki.
No tam nie, nie, tam jeżeli chodzi o ojca, to już teraz nie powiem dokładnie, ale są różnice takie, mm-hmm. takie dość duże, no także też trzeba umieć to zinterpretować, tym bardziej, że... Ale z drugiej strony też, jeżeli to zostało w Biblii zawarte, to znaczy, że to nie to też nie jest nieprawda, tak? Bo to trzeba też i sprawdzić, tak? A to znaczy, że to, no, jeżeli właśnie mówimy o rodowodzie, tak? Bo trzeba sprawdzić i rodowód ze strony ojca i ze strony matki, tak? Czyli no, mogą się nie wiązać ze sobą, no bo to znaczy, że to dwie różne tak jakby rodziny, ale tam tak? Są poszczególnie, tam po prostu są ten rodowód, nie pamiętam, czy u Łukasza i tam wyróżnił, że jest po prostu wymienieni są. Wiele rzeczy się zgadza, a potem nagle jest tutaj ojcem tego był ten, a tu w innym miejscu zupełnie co innego, tak? Tam co kogoś brakuje, jest mniej tych. Także to są takie rodowody bardziej, żeby, nie wiem, pokazać ideę, tak? Natomiast nie jest to literalnie prawdziwe. Zresztą no, trzeba sobie zdać sprawę, że właśnie tak jak z tym Starym Testamentem, ja tak uważam, właśnie. Nie chcę występować jakoś tam, jakiś tam katedry taki profesorski, ale tak uważam, że tak jak Stary Testament, tak Nowy Testament napisali ludzie, tak? To napisali ludzie, ci mówi, że to jest Słowo Boże, ale to jest słowo natchnione. To znaczy, natchnienie oznacza wśród osłowie inspiracja. To jest inspiracja, czyli czyli to napisali ludzie pod inspiracją. Czyli inspiracją jakiejś takiej prawdy, która jest, która nas przekracza, czasami jesteśmy jakby no, odbiornikiem tej prawdy, tak, przeczuwamy ją, ale przeczuwamy ją na swój sposób, indywidualny, na sposób taki, na ile jesteśmy wrażliwi, na ile jest nasza wiedza jako świecie, to wszystko jakby odzwierciedla się w tym, co pisarz biblijny napisał, tak? On nie pisał jakimś DNA, nie pisał jakimś, bo on tego nie wiedział, nie, on pisał to, co on na jego dzień, że tak powiem, na jego mentalność, jego środowisko, jak go wykształciło, tak? Jak jego ukształtowało, jednocześnie odczuwał jakąś taką prawdę ogólną, tak? I to, przepraszam, także tak zresztą, ale nawet jeśli już pomijając to, to też mówię, trzeba bardzo ostrożnie podchodzić. Ponieważ na przykład chociażby wjazd Jezusa do Jerozolimy. No my wiemy, tak, to z tego, że z Ewangelii, że Jezus wjechał na osioł, tak? Mhm. Do Jerozolimy. Natomiast chyba u Mateusza albo u Łukasza jest napisane, że wjechał na dwóch osłach. Może sprawdzić. Ja na przykład, mnie to na przykład zdziwiło, bo ja tam czytałem od czasu do czasu. Natomiast nigdy na ten fragment nie zwróciłem uwagi. No tak się było, no na osze wjechał, nie? Tak. Natomiast jest tej jednej Ewangelii, proszę zwrócić uwagę, jak sobie tam kiedyś tam, że do uczniów powiedział, że właśnie wziąć właśnie oślicę, tak, i przeprowadził je do niego, i on na nich wjechał i na nie usiadł. Tak jest, myślę, liczby mnogie. Po prostu w ten sposób przekazał to ewangelista Mateusz, no, tak? No tak, przekazał. Tam się wydaje, że to po prostu na dwóch jednocześnie, to nie jest też możliwe, nie? Nie wiem, pani, znaczy jest napisane w jednym, że w jednej ewangelii, że na ośle, a w drugiej, że na dwóch, nie? Że na tym. I teraz dlaczego taka jest różnica? No wytłumaczenie jest dość takie, no, szokujące. Otóż w pierwszych, znaczy ewangeliści mieli do dyspozycji Septuagintę wówczas. To był pierwszy wiek chrześcijaństwa, to była Septuaginta, czyli to był grecki przekład Starego Testamentu. Bo wtedy tam się rozpadło i Grecy, znaczy Żydzi tam się rozproszyli, tak? W zasadzie ta Greka to było tak jak teraz angielski. To takie przetłumaczone. To było Septuaginta. To oni nie dysponowali jakimiś starohebrajskimi tekstami, tylko Septuaginta. I Septuaginta, w Septuagincie był taki, był źle przetłumaczony, był źle przetłumaczony fragment. Oryginalnie jest, że jest napisane, że właśnie, że król twój jedzie na osiołku źrebięciu oślicy. Nie? I to jest takie powtórzenie, to jest taki hebraizm, oni mieli takie w tej swojej stylistyce właśnie, mieli takie powtórzenia.
nie? No ale to jest dobrze. I teraz, no tak, tak, natomiast Septuaginta, autor Septuaginty źle przetłumaczył, że na osiągu ziemi rzeczywistej on napisał jako dwoje autor tłumaczył. I teraz ten Mateusz, powiedzmy, nie wiem, czy to Mateusz Szukasz, chcąc być wierny proroctwu, napisał o dwóch osłach. No. I to jest takie trochę, bo na Jezusie wypełnia się proroctwo, tak? Taki był przekaz. Więc jakie jest proroctwo? Szczerze mówiąc, Septuaginta była źle przetłumaczona, chodziło o dwa osły i on napisał o dwóch osłach. Czyli tu jest o tyle to takie, trzeba być pokornym, ponieważ można powiedział, i są takie głosy, że jest to taka tak zwana manipulacja, że prawdą, że chodziło o dopasowanie do proroctwa, tak, a nie o prawdę faktyczną. No rzeczywiście, po części tak, więc trzeba sobie wziąć pod uwagę, że to napisali ludzie, tak? Że to tam jest wiele różnych błędów i tak dalej, natomiast trzeba umieć odczytać tą prawdę. Potrzebne jest badanie, tak? Sprawdzanie. Tak, jak najbardziej, dlatego no, my dzisiaj nie jesteśmy tak przygotowani. Możemy, jeżeli Pan miał życzenie, moglibyśmy się przygotować troszkę bardziej z takich tematów. I jeżeli tematów jest mnóstwo, no, ja tam nie mówię. Ja porozmawiam tutaj, wiem, że Pani są z świadkami. Tak, także ja tutaj absolutnie nikogo nie gonię, wszystkich szanuję. Jako ludzi, tak? Więc ja tutaj Pani mają miał problemu. No, można podejść. Znaczy, no tematów jest mnóstwo. Ja akurat nie podzielam nauki starszyńskiej. To znaczy, to już, bo takie się jakieś tam dyskusje, jeśli chodzi o dogmaty, to można się zagłębić, tak? Natomiast dwie rzeczy mi się tylko nie podoba. Bo to, czy ktoś wierzy, tak, czy ktoś był ten był Synem Bożym albo Bogiem, a nie był, a ten był tam kimś. To już, wie Pani, to można, ktoś z nich sobie biorą, jak ludzie, tak? Chociaż to można powiedzieć, że to nie jest, jedne są bliższe biblijnemu spojrzeniu, drugie mniej. Ale niech sobie, to nie ma takiego naprawdę znaczenia, tak? Tak ogólnie, nie? Dla nas, naszego życia, naszych takich wytycznych jakby do życia. Natomiast są dwie rzeczy, które... Muszę to powiedzieć. U Państwa mi się nie mierażą. Dwie rzeczy. Tylko. Pierwsze to jest zakaz transfuzji krwi. Tak? I już nie będę to wchodził. I drugie to jest jakby ten odrzucenie człowieka, który był u Państwa świadkiem, a odszedł. Nie. Ja nigdy nie byłem, rozumiem. Nie? Ja mnie to tak. Mnie nie dotyczy. To są dwie rzeczy potworne, nie? Ta druga jest o tyle zła, że każdy ma wolność, że tak powiem, może zmienić zdanie, tak? I nie powinno się kogoś od nie wiem, dzień dobry, nie mówić tylko tego, że on był kiedyś świadkiem, a nie jest. To jest nasze, powiem tak, muzułmanie za to mordują wręcz. Tak, a Świadkowie Jehowy też mordują, tylko w sensie duchowym takim. Nikt się do siebie nie odezwie, nawet rodzina nie jest mile widziana. To tak, znaczy, no, jest to potworne. Sprawdzić, bo to tak mógł tak, jeżeli właśnie z Pana punktu widzenia, no to tak to wygląda, no rażąco, jest tak? To rażąco. Ale jeżeli po prostu się te wszystkie zasady, tak, te wszystkie prawa, jeżeli ktoś przyjmuje, tak, i nagle rażąco bardzo to łamie, no to jest po prostu z jego strony, to jest po prostu opowiedzenie się, że... Bo jeżeli ktoś... To trzeba po prostu też nie zrozumieć to, na przykład, jeżeli drugą ktoś, stronę zbadać, ale, tak? Ale proszę zobaczyć, jeżeli ktoś na przykład stwierdza, no... nie podoba mi się ta nauka, już o strażnicy, tak? Które to są napisaliście. Ja już nie chcę być, mam wątpliwości, a potem ten ktoś już nie chce być. Nie? I on schodzi, a on jest dobrym człowiekiem. On chce mieć kontakt z ludźmi, których kiedyś znał, przyjaciół miał prawdę w tym zborze jakimś, tak? Czy tam. Tak. I chce normalnie żyć z nimi, tylko ma inne zdanie już teraz, tak? Ale jego się, że tak powiem, unika, jego się ten, on, jego się po prostu, no, to taki bojkot towarzyski. Dotyka go. I to jest też, że ludzie mają wielkie problemy przez to. Także to nie jest jego wina, tak? On po prostu zmienił zdanie, bo ma takie prawo, tak? Ale w żaden sposób nie atakuje tam, nie? Czy ludzi z tego zboru, czy no, chce mieć tych znajomych, tak dalej. No to tak samo jak, no nie wiem, ja bym zawiązał jakiś klub tych, którzy lubią niebieski kolor, a ktoś powie, a my lubimy czerwony, tak? No ja teraz zmieniłem zdanie, teraz też lubię czerwony. Tamci nie będą się do mnie odzywać.
bo to jest, to jest, tak, tylko, że no to jest, z drugiej to jest strony to nie jest tak, że to jest od razu taka osoba wyrzucana, tak? I to nie jest tak, no że nie, to jest tak od razu. Także no, ale wyrzucić są, można, trzeba ale, uwagę, ale wyrzucić można, bo uwagę dwie strony, tak? Bo to nie my decydujemy. Nie, narzekamy. Wyrzucić ze zboru można, jeżeli ktoś nie chce być w tym zboru, albo sam się, no to on nie jest w tym zborze, ale no, tak, ale on nie jest w zborze, a dlaczego się do niego nie odzywa? Są takie, wie pani, no ja uważam, że w tym kontekście nauki ewangelicznej nie ma takich postaw, tak? Nie ma takich postaw, żeby tak interpretować Słowo Boże, żeby do takich wniosków dochodzić, nie? Nawet jakieś tam fragmenty po prostu takich powietrza, ale w całości, jakby w całości tego objawienia Bożego nie ma takich postaw, bo no mówię, to jest tak samo jak na podstawie Słowa Bożego ze Starego Testamentu na przykład mówić, że to, że tamto, nie? Wiemy, że to naszą wrażliwość to radzi, no to nie powinno, Bóg z tym nie powinien mieć nic wspólnego. Tak samo z tą transfuzją, ja proszę zauważyć, znaczy ja nie chcę teraz chodzić tą, bo to dyskusja by się wiązała bardzo długo, nie? Natomiast nie chcę podważać pani jakiejś tam wiary, że powiem wtedy głasy strasznicowe, tak to może, bo to każdy ma. No, natomiast no, warto to badać, bo transfuzja krwi, to jakby to wywodzenie ze starego, znaczy ze Starego Testamentu, gdzie był zakaz spożywania krwi, tak? To powiem panią, że nawet ortodoksyjni Żydzi, którzy czują się jakby tymi adresatami tego, tak, ze Starego Testamentu, tych wszystkich przepisów, oni się czują adresatami, tym narodem wybranym, to nawet ortodoksyjni Żydzi nie zakazują transfuzji. Bo to według nich nie jest, czyli to spożywanie, tam oni się od tego wystrzegają, tego co tam ten nieupuszczone tamte krwi i tak dalej, bo takie mają te przepisy. Natomiast transfuzja absolutnie, nie? Tak, to, tutaj, to jest tutaj też kwestia właśnie, ta pierwsza kwestia, tak, tego prawa, tak, zakazu spożywania, a druga kwestia to są też i uwarunkowania no, medyczne. Bo bardzo dużo jest, jeżeli ma pan na przykład internet, można na stronie internetowej naszej JWORK oficjalnej, są filmy, wypowiadają się lekarze, którzy naprawdę potwierdzają to, no, autentycznie potwierdzają, że osoby, które przechodziły operacje bez użycia transfuzji krwi, lepiej to przechodzą, te takie ciężkie operacje, lepiej to przechodzą zdrowotnie, bo to chodzi o, też o tą drugą kwestię zdrowotną, tak? Także to też i są dwie po prostu no, kwestie. Kwestia sumienia, prawda? Każdy ma swoje sumienie. Nie, no każdy tam odczytuje tak jak chce, nie, to prawo Boże. Natomiast te medyczne względy to proszę, że są bardzo szerokie, bo oczywiście, że lepiej jest bez transfuzji, tak? Ale są wypadki takie, gdzie nic nie zastąpi tej transfuzji. Jeżeli są po wypadkach ludzie, to jest szansa uratować życie człowieka przez transfuzję, a jeżeli to się odmówi, no to jest taki przypadek, że właśnie ludzie przez taką odmowę no umierali i żadne tutaj substytuty czy jakieś tam takie krwiopochodne to się nie zastąpią. Nie? No są takie przypadki takie naprawdę nagłe, że w tym momencie to pomaga, ale jak każda interwencja medyczna, każda interwencja się łączy z ryzykiem. Tak? Że tutaj, ja na przykład kiedyś miałem wyrostek obaczkowy wycinany i powiem, że panowie się przekręciłem. No dlatego, że właśnie to jest, bo to jest interwencja. Tak. Niby to jest zabieg, ale każdy, proszę zobaczyć, a ten Grzegorz Ciechowski, ten z Republiki Państwa, tam jakąś drobny zabieg, poszedł, nie wrócił, nie? Czy jakiś tam ten Kulczyk, proszę najbogatszy człowiek. Niby drobny, nie wiadomo jak tam było, ale już nie, zresztą, więc każdy zabieg się łączy, więc to jakby nie można wylewać dziecka z popiołą, że no transfuzja tam coś tam, ale transfuzja jest... Ale powiem, że ja znam przypadki osób nawet w mojej rodzinie, moja siostrzenica, no rodzicom zostały odebrane prawa, tak, rodzicielskie co do decydowania o zdrowiu, została jej przetoczona krew i w ciągu miesiąca, no jednak dziecko zmarło, tak, także są też, znam no są, takie osoby, osobiście znam osoby, które no, czy zostały zmuszone, czy po prostu przyjęły, ale i tak, no ta krew nie została tak przyjęta przez organizm. Także tu w grę wchodzą no, też, no właśnie te aspekty zdrowotne też, to jest jednak ingerencja obcego, tak jakby ciała, mówię, to nie można tego dziecka z kąpielą wylewać, że to wielu przypadkach ratuje to życie, tak? I tutaj jakby się myślałem do historii tej organizacji właśnie strażnicy, to kiedyś były zakazy szczepionek, nie? Kiedyś były, że strażnica pisała w tych latach tam, jeszcze przed moim narodzeniem, że te szczepionki to jest tam dzieło szatana i tak dalej, nie?
takie było po prostu no, zrozumienie. No takie też, było, no i właśnie mówię, to rozumienie i te zmiany rozumienia są też takie... Trzeba czekać po prostu na właśnie takie no, jaśniejsze, że no, tak powiem, ale, światło. Ale nie? czy to światło odnośnie szczepionek, to ma pochodzić od Boga? To Bóg o tym nie mówi. Nie, to jest po prostu interpretacja. To po prostu jest, no, chodzi też o interpretację. No teraz, tak? W jaki sposób nie. My to interpretujemy. No, ale mówię, no to tu jest o tyle to odpowiedzialne, że tu chodzi o zdrowie i życie ludzi, tak? I tutaj, jeżeli ktoś dogmatycznie do tego podchodzi, że Biblia tak mówi, bo coś to może wiele krzywd narobić. No, jeśli chodzi o te szczepionki, no to się to zmieniło to pojęcie, ale też pewnie było jakieś nastawienie, tak? Jeśli chodzi o tą krew, no wielu ludzi, nawet i dzieci oddało życie swoje przez to właśnie jakieś takie dogmatyczne podejście. Tak jakby Pan Bóg był tym takim jeszcze starotestamentowym, takim jakimś tam molochem czy imś, który się domaga krwawych ofiar z ludzi, tak? No, to jest przykre, bo Bóg nie wymaga takich ofiar od nas. Wszyscy w Biblii, zresztą Bóg mówi, że nie, ja chcę miłosierdzia, nie ofiar. Tak? To miłosierdzie jest... I nawet jeżeli, ja nie twierdzę, że w Biblii jest zakaz transfuzji krwi, nie twierdzę. Natomiast jeżeli nawet ktoś takiego podchodzi, że jest zakaz transfuzji i takie jest przykazanie, to nigdy nie może być to przykazanie większe niż najwyższe przykazanie. A najwyższe przykazanie wiemy jakie. I Jezus tłumaczy, że nawet jakby ci osioł w szabat wpadł do tego, to go nie wyciągniesz, tak? Że tutaj najwyższym prawem jest, że prawo miłości. Jeżeli ja ratuję kogoś i mam prawo i oddę swoją krew, to jest największy dar, jaki może być. Chrystus za nas krew oddał. Swoje życie oddał za nas, więc my dla siebie też powinniśmy sobie życie oddawać. To jest najwyższy wymiar miłości. Według mnie nie, to są te dwie rzeczy, o których powiedziałem, to są rzeczy, które, no, na którym się warto zastanowić, czy to tak, bo reszta tam, no to każe sobie, że jest tyle denominacji, to jest no to daje do myślenia, nie? Jak ludzie różnie mogą interpretować różne teksty, tak? Natomiast te dwie rzeczy są takie dlatego zachęcam do zapoznania się na naszej stronie właśnie tam z tymi filmikami i tam są po prostu wypowiedzi, tam są po prostu wypowiedzi lekarzy, którzy no, czy tam w Stanach, czy tutaj w Polsce, takie autentyczne wypowiedzi lekarzy, no na temat tego, znaczy, że to jednak jest dobre. Ja trochę tam na temat mówię, czytałem, też o tyle jest takie zastanawiające, że to jakby to u Państwa, jeśli chodzi o te strażnicowe, to te podejście, to jakby ewoluuje, tak? Że tam teraz są jakieś tam dopuszczone chyba frakcje, z tego co słyszałem. To też, czy to jest takie mądre? Bo tak jakby na przykład była, nie wiem, zupa buraczkowa na przykład i zupy, jeśli może buraczki może wyciągnąć z tej zupy i zjeść. No to jest takie działanie, to jest takie typowe podejście, przepraszam, może tak krytycznie troszeczkę, ale to jest takie typowo żydowskie prawo. Żydowskie prawo, w odróżnieniu od rzymskiego prawa, rzymskie prawo było jasne. Żydowskie prawo jest takie właśnie, żeby szukać dziury w całym i omijać. Na przykład u Żydów jest coś takiego, że w szabat nie możesz nosić różnych rzeczy. Bo to jest praca, nie? No. Ale można podrzucać. To już nie jest praca. To już nie jest. Możesz sobie podrzucać. Czyli mogę nieść podrzucając. Wybiec, tak? Nie mogę komuś czegoś dać w szabat, tak? Przekazać, nie? Ale w domu nie mogę nieść. Ale jak ja stanę przed oknem, ja mieszkam na parterze, to ja już wtedy mogę dać. I teraz stoi na zewnątrz. Widzicie Pani, to jest takie dzielenie na czworo, szukanie, to jest takie literalne bardzo podejście. I tu według mnie też jest takie literalne podejście, że nie mogę w transfuzji, ale te frakcje tutaj można sobie wydzielić i tak dalej. Czyli takie jeżeli jest zakaz, szkodliwe, ale no to co może jeszcze pomóc. No ale tak nie jest szkodliwa, to taka, tak? No nie jest szkodliwa. I teraz takie właśnie podejście mnie trochę razi, tym bardziej, że jeżeli tutaj strażnica się powołuje na ten fragment, że w dziejach apostolskich tam, że wystrzegajcie się od tego, co uduszone od cudzołóstwa i od krwi. To teraz, jeżeli napisam, że wystrzegajcie się od krwi, to się wystrzegać od swojej krwi. Jeżeli już tak podchodzić, tak? Jakbym polemizował teraz z strony takiej ortodoksji, to już co? No bo jeżeli jest frakcja, można dopuszczać częściowo, no to może cudzołóstwo częściowo, może jakieś są frakcje cudzołóstwa, może jakieś frakcje tamtych innych praw, tak? Z tamtych innych wymienionych w tym tekście. No jeżeli mamy się wystrzegać cudzołóstwa jako takiego całości, nie, że to mogę, a tamto nie mogę, to tak samo krwi, koniec. Tak. Więc tu jest takie podejście niekonsekwentne. Tak? Ja tylko daję to takie swoje logiczne argumenty, tak? Natomiast
Natomiast jak każdy niech ma sumienie, niech uważa, ja uważam, że... Tak, bo to każdy że muszę wszystko, się kieruje swoim tak, że muszę wszystko tak? sprawdzać. Ja uważam, że chrześcijanie to powinni być tak jak ci Berejczycy, wymienieni gdzieś tam w dziełach tak, apostolskich. Tak. Mhm. Jak Berejczycy. Wszystko badali. Wszystko badali, nawet jak Paweł apostoł do nich przyjechał. Coś tam im opowiadał, tak? To oni sprawdzają, są banialuki, oni sprawdzają, czy się rzeczy mają, tak? Dlatego teraz też warto, jeżeli nawet ktoś jest w jakiejś religii, w dominacji, w jakiejś grupie wyznaniowej, to nie powinien przybyłkać wszystko jak kaczka tam jakiś czy coś, tylko wszystko sprawdzać. I powinno być to dobrze widziane, bo to zostało pochwalone w Piśmie Świętym, że Berejczycy badali. To powinno być pochwalone. Jeżeli ja sprawdzam, jak się rzeczy mają, to nie powinno być jakoś napiętnowane. Człowiek powinien to sprawdzać. Tak, oczywiście, żeby to nie było takie ślepe, tak? Żeby to nie było ślepe, właśnie to, co Pani mówi. Bo każdy z nas ma wolną wolę, każdy z nas powinien sam zadecydować. Tak. I to nie powinno być, mówię, ludzie się powinni tym dzielić, ze sobą rozmawiać. Nie powinno być źle widziane, jeżeli ktoś na przykład podaje wątpliwość pewne rzeczy. Na przykład, nie? Bo jeżeli ktoś na przykład ze Świadków Jehowy by podał o tej transfuzji, no obawiam się, że to było bardzo źle widziane. Że tutaj się wyłamuje, na przykład. No ja nie wiem, ja nie jestem świadkiem, ale podejrzewam, że to takie coś by mogło być. Natomiast na przykład u mnie, jeżeli chodzi o kościół ten katolicki, to jeszcze takiego nie ma. No, każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ewentualnie ten może porozmawiać. Nie spotkają jakichś przykrych konsekwencji, jeśli ma jakieś wątpliwości, czy ten, nie ma takich rzeczy. Wręcz przeciwnie, to. A jak nawet wystąpił z tej jakiejś grupy religijnej, to nie spotkają jakieś przykre konsekwencje, że ktoś przestanie się do mnie odzywać, że zostanę wyrzucony z pracy na przykład, bo tam są sami katolicy, a ja teraz nie jestem katolikiem. Na przykład to tutaj nie ma takich rzeczy i tu nie powinno być takiego szantażu, nie? To powinna być jednak ta dopuszczenie do tego do badania i do różnych źródeł, bo nie tylko źródeł właśnie, tak jak Pani już kilka razy o JW.org mówiła, tak? Że powinien człowiek mieć dużo źródeł, tu sprawdzić, tam poczytać, bo prawda się obroni. No tak, jestem zdania, że prawda się obroni. Jeżeli ja na przykład zaczynam coś tam sprawdzać i to na przykład będzie źle widziane, na przykład, nie wiem, jakbym był mały, to przez moich rodziców źle widziane. To tak nie powinno. Bo prawda się powinna bronić, powinno się to zrobić z różnych źródeł i nie powinno być blokady. Ja na przykład, jeśli chodzi o mojego syna, mój syn teraz przychodzi taki okres, jest ma 18 lat, okres taki, że taki jakby braku wiary, tak? Taki kryzysu wiary. I ja nie nastaję na niego, że ty musisz chodzić do kościoła, ty jesteś nienormalny, ty coś się z tobą dzieje. Nie, on ma prawo przeżywać to, co przeżywał. On ma prawo szukać. My rozmawiamy na różne tematy. Wątpliwości ma każdy. To nie, bo nikt stamtąd nie przyszedł, nie powiedział, jak jest. Nie, no bo każdy musi sam znaleźć. Ktoś, jak umiera człowiek, nie ma żadnego, nie wiemy, co jest, tak? My możemy przeczuwać, mamy jakieś święte księgi, mamy jakieś, możemy zastanawiać się, tak, natomiast nikt stąd to nie wrócił. I my musimy naprawdę swoje życie uzasadnić i przekazać to młodemu pokoleniu w taki sposób, żeby to było wiarygodne, żeby to było autentyczne przede wszystkim, a nie jakieś ślepe takie, nie? Autentyczne. Tak, dlatego ja na przykład każdy ma prawo szukać, czy tu, czy tam i rozmawiać i żeby nie patrzeć, tak mówię, tym bardziej, że jeżeli na przykład jakieś znaczy warto też, ja może tak, nie chcę tam jakoś podważać Państwu, tych tematów tam, które są wyznawane przez starzynicę, znaczy narzucane przez starzynicę, przez ciało pojedyncze tam z Brooklynu, nie? Natomiast co mnie tam niepokoi jeszcze oprócz tych dwóch rzeczy, to, że tak bardzo szybko zmieniają się zasadnicze prawdy te podawane do wierzenia. Nie? Bardzo, bardzo dużo się zmieniło przy tych szczepionek do szczegółów, nie? Ale tam takie rzeczy jakieś interpretacje odnośnie Jezusa właśnie. Znaczy jest tam taka postać w Apokalipsie chyba Abaddon czy ktoś taki i tam w różnym czasie były podawane, że to jest że to jest tam szatan, że to jest Jezus, potem coś innego. Straszne zmiany. Ja osobiście już jestem trochę mam szlak na karku,
Natomiast ja się zetknąłem po raz pierwszy ze Świadkami Jehowy, mając też gdzieś tak 17-18 lat, tak, tak jak mówię mniej więcej. I nawet też rozmowy prowadziłem tak sobie, bo ja byłem katolikiem, ale mnie ciekawiły różne rzeczy. Takim otwartym człowiekiem. Tak, i nawet ja adwentyści do siódmego mnie interesowały, po prostu, żeby sobie popatrzeć, co się dzieje w życiu. Tak? Sprawdzić, tak? No, i ja pamiętam z tamtych czasów, bo panie są młodsze ode mnie. No nie. Ja mam 45 lat. No, to 5 lat tak. No. Natomiast ja pamiętam, się zetknąłem i ja pamiętam, jak wówczas, bo ja też tam brałem te takie te gazetki, takie, tak? I tam sobie poczytałem, nawet rozmawiałem z wówczas ze Świadkiem Jehowy, nawet chyba kiedyś mnie zaprosili do siebie do domu i tam sobie poczęliśmy takie rzeczy. To pamiętam, jaki był wtedy nacisk jakby na to, że że pokolenie żyjące w 1914 roku, które pamiętało wydarzenia tej pierwszej wojny, nie? Tak, pamiętam, powiedzmy, nie wiem, dzieci jakieś, nie wiem, 8, może 5 lat, czy tam 6, nie? To, że oni nie przeminą, dopóki nastanie koniec ten systemu rzeczy, tak się mówi, nie? Taka terminologia. Takie zrozumienie. Tak. No i pamiętam, jaki to był na... I wtedy było praktycznie to tak, to była główna jakby taka teza, wokół którego się wszystko obracało, nie? Tak. No teraz minęło te tysiąc, trochę czasu i tego, nie? Potem jak sobie poczytałem wcześniej, to tam... było takie coś, że Pan Jezus przyszedł w 1914 roku niewidzialny. Taki było też, że przyszedł, ale nie widziałem. Jak może niewidzialny przyjść, mówię. Przecież w Piśmie Świętym jest napisane, że każdego o kogo ujrzy. Napisane, że jak błyskawica jaśnieje od wschodu do zachodu, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Tak jest napisane. Czyli to będzie jak błyskawica od wschodu do zachodu, to wszyscy to widzą. Tak? Więc nie może niewidzialny przyjść, bo to mi nie pasuje. I to mi, mówię, to mi nie pasowało z tym tekstem. I ja już chcę też się do niego wniosłem. Mówię, nie, to mi nie gra, to mi nie gra. No i to życie pokazało, rzeczywiście, no to nie było te takie proroctwa tego towarzystwa, no nie były takie, no tutaj udane. Bo tam poczytałem, że to wcześniejsze były też jeszcze taki 75 rok, był taki bardzo taki, też były jakieś tam takie twierdzenie, że w 20 wieku się rozegra ta cała bitwa, taka, nie? Jak sięgnąć dalej, to też były takie wpadki, aż były nieciekawe, bo ten pierwszy prezes, nie, drugi prezes towarzystwa, też Bord, to przepowiadał na 25 rok, 1925, w zmartwychwstanie tych patriarchów, czyli Abrahama, Jakuba, tak, tego, tak. I tam zbudował ten dom, tak. W Betsali, że taką willę wielką tam, że oni będą wstawać z grobów, ale są do zamieszkania, się zgłoszą wtedy. No trochę taki, to trzeba badać, ale to też dyskryminuje trochę, znaczy nie, dyskwalifikuje, tak jak właśnie stworzenie świata w 6 dni, roboczych, to są takie rzeczy, które i to powołanie się na Słowo Boże, głosząc takie rzeczy, to jest takie, to razi strasznie, nie? Bo tu Bóg z tym nie ma nic wspólnego, tak samo z tym jakimś siedzeniem krwi czy coś, to już mamy ten Nowy Testament. Jezus objawił Boga w pełni, tak? Głosem Bożym. To myślę, że Królestwo Boże to nie jest sprawa tego, kto je, co pije. To jest Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, miłość, to jest Królestwo Boże, to nie jest to, co kto je i pije. Tak. Że ty jesz to, a ty nie jesz, to ty nie jesteś Boży, bo ty jesz na przykład, nie wiem, spożywasz to czy tamto, jakieś pokarmy. To ty już nie, ty już tam się narażasz, nie, to już nie jesteś do tego całego, że powiem, Królestwa Bożego, nie? A Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój, miłość. To są cechy, które różnią Królestwo, a nie te zewnętrzne rzeczy, nie? Że tam te przepisy takie żydowskie, które kiedyś ludzie sobie tak wyobrażali, że tak Bóg do nich mówi. No, ludzie mają takie pojęcie, że jakieś musi być prawo, nie? To sobie, jak Żydzi drobiazgowo to potem posegregowali, tak. Co Jezus zresztą piętnował, że oni wszystko czynią zewnętrzne rzeczy, a ich duch jest daleko, nie? Od Boga, tak? A co innego jest najważniejsze? Tak samo nie jest ważne, czy kto czci Boga na tej górze, czy na tamtej górze, tak? Tak jak powiedział do samego Pana, powiedz mi, jak to jest? My czcimy od pokoleń na tej górze, tak? A wy mówicie, że trzeba czcić Boga w Jerozolimie. On powiedział, że
że nadchodzi chodzi godzina, gdzie ci się będą dawać w duchu i w prawdzie, czyli tak. Tak? Czyli to takie, no, żeby, że chodzi o to, żeby nie szukać podziałów. Ja uważam, że powinniśmy wypełniać jako ludzie, którzy no, przyznają się trochę do Biblii, tak? Państwo się, no, się przyznają do Biblii, tak. Jakoś ja tam się przyznaję do tej Biblii, chociaż inaczej je rozumiemy. Ale powinniśmy jakby starać się wypełnić to, co Jezus mówił. A Jezus, to, co modlił się do Ojca. Mówił się, oby oni byli jedno. Tak? I teraz, tak jak my jesteśmy jedno. Mm-hmm. Tak? Czyli z Ojcem. I teraz trzeba, ja sobie kiedyś tak na ten fakt się zastanawiałem. Mówię, jedno, no jak mogą być jedno chrześcijanie, jak są tak rozczłonkowani? Różne są grupy, nie? Podziały i w protestantyzmie to jest tyle, że masakra. No, to właśnie chodzi o tego, żeby wierzyć w jednego Boga. No tak, ale to mówię, ale każdy inaczej wierzy. Jak można być jedno, jak oni między sobą się kłócą? Tak. Dalej. Mówię, ale Jezus mówi fajnie, tak jak my jesteśmy jedno, ja z Tobą, tak? To jak oni są ze sobą? Co sprawia, że oni są jednym? Przecież on też jest Synem Bożym, a Bóg jest Ojcem, jest Duchem, tak? Jak oni są jedni? Więc co zespala? Jednością. Czyli co zespala te dwie osoby, Ojca i Syna? Czyli po prostu to, co Jezus, no, to, co Jezus głosił, tak? Bo głosił to, co mu przekazał Ojciec. Tak? No, ale co ich zespala? Zespala ich ta więź i ta jedność. No, ale więź, ale my chcemy to więź przełożyć na relacje między ludźmi, tak? No, czyli jeżeli my będziemy te same wymagania spełniać, bo Jezus spełniał wymagania Boże, tak? No, ale oni... To aż do śmierci. No tak, tylko że te wymagania to są wtórną rzeczą według mnie. To są rzeczą wtórną, bo my na przykład jako ludzie no, nie spełniamy tych wszystkich wymagań. Ktoś inny wierzy, że pani wierzą, że transfuzji nie wolno, ja wierzę, że wolno. Ktoś tam mówi, nie wolno jeść, nie wiem, kaszanki, ja mówię, że można jeść kaszankę, tak? Ktoś tam powie coś tam, że mam choinkę w domu, a ktoś mówi, że ja nie mam choinki, bo to obraża Boga na przykład, tak? Więc to są wymagania inne. Więc one są wtórne. Ja uważam, ja tak, jak myślałem nad tym fragmentem, sobie, ja stwierdziłem, że to, co podstawową rzeczą, która, z której wszystko wypływa, co łączy Syna i Ojca, to jest miłość. To jest miłość. Też, tak. Z miłości między Ojcem i Synem wypływa wszystko. No tak, bo jeżeli my będziemy miłość do siebie nawzajem ukazywać, to naśladujemy Jezusa. Otóż to. I oni są jednym dlatego, że nie, że są po prostu zespoleni albo nie, tak. Tylko po prostu oni są różnymi osobami, ale miłość spala. Tak? Czyli miłość powoduje, że oni są jednym, a jednocześnie ta miłość nie różnicuje, nie narzuca jednej i drugiej, tak? Miłość powoduje, że oni są jednym. I z tego wypływa wszystko. Oddanie Syna Ojcu, tak. Oddanie Ojca Synowi, przecież, też Ojciec wszystko dał Synowi, tak. Sąd, najwyższe imię, tak. I tak dalej. Wszystko oddał. Dziedzictwo tak naprawdę, bo Ojciec jest dziedzictwem. Wszystko mu oddał, a Syn oddaje wszystko Ojcu. To są relacje miłości. Zresztą Biblia mówi, że Bóg jest miłością. Więc jeżeli jest miłością, to jest relacją. Przede wszystkim miłość jest między osobami. W związku z tym, jeżeli jest miłość, to i my, jeżeli jesteśmy nawet różni, tak, w swoim wyznawaniu, powinniśmy okazać szacunek, tak, jakiś tam taką życzliwość, tak, i według mnie wtedy pokonamy ten podział. Żeby wtedy zwycięży miłość, czyli Bóg wtedy zwycięży. Nawet mimo tych różnic, które mamy, ale to, że nie będziemy się szanować, nie będzie wojen, nie będzie jakiejś tam kłótni. O ile lepiej by się żyło. No tak? Więc według mnie to powinniśmy w tym kierunku iść, nie? Jako ten chrześcijański podzielony świat. Ja proszę, to chyba zajęło czasu Pani. Jeszcze chcemy troszkę dalej. No, przepraszam, ale na pewno tak. Jeżeli Pan pozwoli, no to będziemy proszę bardzo kiedyś powiedzieć, nie ma problemu, bo to w soboty zazwyczaj jestem.